Dobry wieczór wszystkim. Siemanko, dzień dobry, dobry wieczór. Odpaliłem sobie live'a. Miło mi was widzieć, wszystkich czytać. I teraz mam do was pytanie. Ilu z was kupiło sobie bilet na koncerty grudniowe? Dobry wieczór, dobry wieczór. Siemano! Chciałem wam powiedzieć, że Hello Autumn Tour. Ja w ogóle ostatnio zaczynam się nazywać trochę Autumn Tour. Rozkmina jest taka, że widzimy się w grudniu w czterech miastach w Polsce i będą to w ogóle ostatnie cztery koncerty, w których będę grał dotychczasowy materiał. I kurwa, że przygotuję dla was koncert, który będzie... Pierwszy raz będę grał ponad godzinę, będę grał około półtorej godziny, nawet godzinę 40. I zagram dużo rzeczy, których w ogóle nigdy nie grałem na koncertach. Ze względu na to, że później wleci sobie już album Odrodzenie i pewnych rzeczy już nie będzie okazji grać. Dlatego wymyśliłem sobie, żeby zamknąć w ogóle ten rok 2021 na grubo. Dlatego promuję sobie tę trasę i myślę, że kurwa będzie zajebiście. Kiedy Kraków? Mordy byłem w tym tygodniu jakoś. Super było, pozdrawiam wszystkich z Krakowa. Pozdrawiam cały Kraków, jesteście zajebiście, super było w Krakowie. Pozdrawiam też Szczecin, wczoraj byliśmy w Szczecinie. Też było fajnie. Teraz jaram się. W sumie to się jaram na te koncerty właśnie w Warszawie, we Wrocławiu, w Gdańsku, w Łodzi. Bo jest to dla mnie wyzwanie, nie powiem kurwa. Pierwszy raz będę grał koncerty, które będą trwały powyżej 60 minut. Rzucam sobie to jako wyzwanie. Głównie też wokalnie, jeżeli. Ludzie, którzy już byli na moich koncertach, wiedzą, kurwa, że są one mocne i wokalnie jest grubo, żeby to przetrwać. Ale w sumie to przygotowuję się na to. I chcę zagrać takie koncerty, których jeszcze nie grałem. I serdecznie was na nie zapraszam. Bo prawdopodobnie będzie ostatnia okazja, żeby posłuchać sobie niektórych utworów. Prawdopodobnie nie będę już ich grać. Może jako bis przy trasie Odrodzenie w nowym roku. W ogóle zauważyłem, że Wrocław ma sold out chyba. Potwierdzą mi jutro. Tych biletów prawdopodobnie możliwe, że jutro się okaże, że ich nie ma. Aczkolwiek i tak was zapraszam na tą naszą jesienną trasę w grudniu. Będzie zajebiście. Młoda pani ma bardzo duże cycki. Co polecam na kaca? Słuchajcie, nie wiem, ja jestem trzeźwy od roku. Zajebiście się z tym czuję. Nie pamiętam, jak to jest mieć kaca. Szczerze mówiąc. Polecam zdrowy tryb życia, kurwa. Zajebista rzecz. Wrocław mamy w grudniu bodajże. Kiedy mamy Wrocław? Kiedy jest Wrocław? 18 grudnia jest Wrocław. 10 grudnia zaczynamy w Łodzi. 11 mamy Warszawę. Dzień później. Potem 16 przyjedziemy sobie do Gdańska. A 18 będziemy we Wrocławiu. Tak jest. I to będzie ostatnia rzecz w ogóle, którą zrobię w tym roku. Bo mamy album
mordy, mamy album. Mamy album Odrodzenie. Kiedyś zrobiłem live'a kilka miesięcy temu. Czy jesteście gotowi na ten album? Ale to jest piękna rzecz, naprawdę. Jest jeszcze bardziej dopracowany niż wcześniej. I no, czy będziemy sobie pogon na Autumn Tour? Jasne, że tak. Ta jesień będzie obfita w pogo. W ogóle na każdy koncert tak jest pogo, ale... Nie wiem, podejrzewałem, że po... Nie wiem, nigdy nie grałem ponad godzinę, naprawdę. Moje koncerty kończyły się na 60 minutach, może czasami wylatywaliśmy troszkę dalej. Teraz chcę to zrobić dłużej. Podejrzewałem, że druga część koncertu to już będzie właśnie. To już będzie jedno wielkie pogo, patrząc na to, co robimy. Gramy oczywiście z bandem. Już szczerze mówiąc nie wyobrażam sobie grania bez zespołu. Zajebiści ludzie, mam okazję grać kurwa z najlepszymi muzykami w tym kraju. I pozdrawiam was serdecznie, jeżeli widzicie sobie tego live'a teraz. Nie no, zajebista opcja, powiem wam. Jaram się w chuj. Mamy złapane taką zajawę na koncerty. Piękna sytuacja, naprawdę. Polecam każdemu, który nigdy nie miał okazji grać z live bandem, żeby zrobić sobie nawet sesję, bo to jest mega uwalniające. Poczuć żywe instrumenty. Czy zagram oczko w głowie? Jasne, że tak. Będzie jakaś nuta ze znanym raperem. Raczej nie. Chociaż kto wie, ale raczej nie będzie. Kiedy będzie Kraków? Do Krakowa, mordy, przyjedziemy w przyszłym roku, wrócę z trasą Odrodzenie do Krakowa. Do zajebistego Krakowa, bardzo lubię Kraków, zajebista publika jest w Krakowie. Będzie coś ze starych hitów w grudniu. Będzie chyba, no... Na pewno będą wszystkie rzeczy, które wszyscy znają. Ale wymyśliłem sobie kilka smaczków też na te koncerty. Może z takich mniej znanych utworów. Ciekawe będzie bardzo. Będą tylko 4 koncerty, bo uważam, że w ogóle nie mam przestrzeni na to, żeby zagrać więcej koncertów. Myślę, że te 4 koncerty to jest idealnie w punkt, żeby zrobić to, co sobie wymyśliłem, żeby w tym roku sobie tak bardzo dużo rzeczy fajnych się dzieje, także jest przestrzeń na 4 koncerty i jaram się, że w ogóle jest taka opcja, żeby zrobić sobie jesienną trasę. Adrenalina, właśnie, możemy sobie zrobić taką rzecz. Czy możecie mi napisać, jakie utwory chcielibyście usłyszeć na tych koncertach? Jeżeli któryś z nich pojawi się wiele razy, a nie brałem go pod uwagę, to myślę, że coś zrobimy w tą stronę, żebyśmy to zagrali. Czy zrobię piosenkę w obcym języku? Jasne. Polecam życie bez social mediów. Jasne. Jasne, że tak. Spróbujcie sobie wyłączyć wszystko na tydzień. Niedawno była jakaś awaria Instagrama. No. Ja uważam, że część ludzi by straciła źródło utrzymania przez to. Aczkolwiek no, jest to na pewno zdrowe życie. Deweloper, palante. Myślę, że na pewno. Semantyka będzie. Polska ballada, nie myślałem o tym. Zobaczymy. Deweloper super. Nie graliśmy tego nigdy, nie graliśmy. Graliśmy tylko Marilyn Monroe oraz Sophie Loren z albumu Popularne. Także tutaj jest duży grunt do tego, żeby nagrać nowe rzeczy.
bycie artystą. Pleasure. Czemu już nie będzie... Czemu nie będzie nuty zeznane raperem, skoro twoje wszystkie płyty są rapowe i wrzucasz piosenki z rapowymi producentami? Uważam inaczej. Mare, 80s. Plastik. No ciekawe, nie wiem, czy plastik zagram. Sprawdzisz bity. Nie sprawdzam bitów, bo szczerze mówiąc nagrałem tyle muzyki, że przez następne półtorej roku będę ją opublikował. Pod różnymi postaciami, kto ma wiedzieć, ten wie, o co chodzi. Plastik, super. Plastik, plastik, plastik. No nie wiem. 80s, 9-4. O, 9-4 może, może. Może 9-4? Dementor, możemy zaśpiewać refren. Możemy zaśpiewać refren a cappella. Niech żyje rap, ale mi przypomniałaś utwór. Czy odrodzenie będzie z głębszym przekazem? Zobaczysz. Co tu dużo mówić? W ogóle o muzyce nie powinno się rozmawiać, tylko jej słuchać. Bo słowa spycają. Diamentowe serca. Spoko. El Diablo Veste Prada, możemy pomyśleć. Ja mam wrażenie, że my tam zagramy wszystko. Nie no, wszystko nie, ale zagramy dużo utworów, które nigdy nie grałem. Musiał się przygotować. Hacker. Hacker, nie wiem, zobaczymy. Powietrze gramy, zawsze gramy. Powietrze.